Na przestrzeni wieków dzieje narodu i państwa polskiego znaczyły liczne zrywy zbrojne, mające na celu bądź utrzymanie istniejącego status quo, bądź też odzyskanie tego, co zostało nam odebrane. Nie najszczęśliwsze położenie geograficzne, a co za tym idzie sąsiedztwo takich potęg militarnych jak Rosja czy Prusy, powodowało, że Polska stawała się łatwym obiektem zewnętrznych gier politycznych i terytorialnych ambicji. Kulminacyjnym punktem owych roszczeń okazał się trzeci rozbiór, a wraz z nim całkowite usunięcie naszego państwa z mapy Europy. Rozkład administracyjny nie oznacza jeszcze rozkładu świadomości narodowej, o czym świadczą liczne porozbiorowe powstania zbrojne. Niestety większość z nich kończyła się fiaskiem. Do chlubnych wyjątków należy wystąpienie Wielkopolan jako jedyne, które zakończyło się pełnym sukcesem. Iskrą zapalną stał się przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania. Siódmego grudnia 1918 roku powstańcy chwycili za broń. W wyniku walk 30 grudnia opanowano Poznań. W następnych dniach zajęto znaczną część Wielkopolski, a ostatni dzień grudnia stał się również pierwszym dniem wolności dla Śremian. A oto jak relacjonuje przebieg powstania wielkopolskiego jego uczestnik, powstaniec wielkopolski, 93-letni Czesław Klaczyński, mieszkaniec Śremu. Wiadomo nam było, że 26 grudnia przyjechał Paderewski do Poznania i 27 już wybuchło powstanie, a w Śremie był spokój. W związku z tym, że należałem do tajnej organizacji wojskowej, tak zwanej POW, przy harcerstwie, dostaliśmy tajny rozkaz, żeby być przygotowanym do powstania. W związku z tym, mieliśmy zbiórkę 29 grudnia w godzinach późno wieczornych. Mój oddział, do którego ja należałem, miał się zebrać tam w pewnym miejscu i tam stąd mieliśmy uderzyć na blok koszarowy, ten pierwszy tutaj zaraz przy szosie. Ale co zrobić? Nie mieliśmy w ogóle broni i sprawa była bardzo trudna, jak to nam się uda. Ale udało się. Przeszliśmy przez płoty koszarowe i wpadliśmy do tego bloku, a tu na korytarzach jest pełno karabinów, czyli na tych stojakach przy każdej izbie stały karabiny. W związku z tym
pobraliśmy te wszystkie karabiny i już byliśmy uzbrojeni. Niektórzy pokoje się otwierały i żołnierze wyglądali, co się dzieje. A my im mówili, rano zgłoście się do kancelarii i dostaniecie przepustkę do domu. No i poszli spać. Nikt nie stawiał oporu. W związku z tym nam się to udało. A ten drugi blok koszarowy, to znów tam na terenie koszar utworzyła się z powodu tego, że nie było w Śremie żadnej władzy, ani burmistrza, ani starosty, którzy wyjechali w niewiadomym kierunku. I utworzyła się Rada Robotnicza Żołnierska, po niemiecku nazywała się Arbeiter- und Soldatenrat. I to była ta jedyna władza, która była w Śremie. I ten drugi blok koszarowy właśnie zdobyli ci Polacy, co ty w Radzie Robotniczej byli. Udało im się rozbroić ten główny odwach i naturalnie zagarnęli karabiny i tak dalej. No Niemcy nie stawiali oporu. Ale w międzyczasie, jak dowiedzieliśmy się, dowódca garnizonu, pułkownik Kramer, udał się wieczorem do doktora Matuszewskiego i na jego ręce złożył kapitulację całego garnizonu i oświadczył doktorowi, że od tej chwili nie wydaje już żadnych rozkazów wojsku. W związku z tym ci żołnierze się tak spokojnie zachowywali. Pewnie wiedzieli o tym. A oficerów nie było w ogóle, bo się poprzebierali w cywilne ubranie. Dlatego, że żołnierze odmawiali posłuszeństwa oficerom. No i teraz co? Z tego mojego oddziału, którym ja byłem, utworzył się patrol taki większy, 12 ludzi i dostaliśmy za zadanie, żeby patrolować ulicę od mostu na Starym Mieście aż do klasztorku, czyli do tych, jak to mówili dawni, klasztorek, do końca miasta, a żeby utrzymać spokój i porządek na tym odcinku. No i tak kilka razy żeśmy przeszli, zbliżała się już noc, późna, jesteśmy znów na końcu miasta i słyszymy taki turkot wozów konnych. I od razu stanęło to wszystko i jakiś gwar ludzki. Myśleliśmy, może, że to Niemcy na pomoc albo coś. Podzieliliśmy się na dwa oddziały i w rowach przy szosie posuwaliśmy się do przodu z gotowym bronią do przodu. I stanęliśmy, na nasz okrzyk stać, stanęli. Patrzymy, zbliżamy się, a to był oddział powstańczy z Dolska pod dowództwem porucznika Paula. No i teraz mówimy im, jak jest. Oni chcą zdobywać koszary, a my im mówimy, że koszary już są zdobyte. Bez jednego wystrzału. No i daliśmy jednego przewodnika z naszego patrolu i zaprowadził ten oddział do dowództwa powstańczego, które się tymczasowo znajdowało we folwarku pana Świnarskiego. To jest przy ulicy Mickiewicza, obecna siedziba GS-u. Tam było to dowództwo powstańcze. Później dopiero jak się koszary wypróżniały, to dowództwo przeszło do koszar. Ale na razie tam było. I tam stąd wychodziły rozkazy. Chwilę później, może po pół godzinie, znów się zbliżali jacyś ludzie, gromadnie. A to był znów oddział z Książa. I również były jakieś 80 ludzi, a tym poprzednim miał jakieś 100 ludzi. I to wszystko, znowu daliśmy przewodnika, znowu zaprowadzili tam, zaprowadził ich do kosza, do tego dowództwa. No i teraz co? My patrol dalej, nadal musieliśmy to wykonywać, tak jak żeśmy mieli.
aż do rana. Do rana nic nie zaszło więcej tu z naszej strony, ale w międzyczasie przecież były ważne obiekty w mieście, jak dworzec kolejowy, gazownia, mosty, wieża wodna. To wszystko musiało być obsadzone i zostało obsadzone przez powstańców. Tam już żadnego Niemca nigdzie nie było. Na ulicy nie było ani policjanta, ani żandarma, nikogo nie było widać. Wszystko się pochowało, nie było nikogo. Jak się okazało, w koszarach był pełny magazyn broni. Było przeszło 1000 karabinów i 40 przeszło karabinów maszynowych i wiele amunicji. I to Niemcy tak dobrowolnie wszystko oddali. Teraz zbliżało się rano i przed południem z Kurnika zjawiła się kompania kurnicka, która brała udział już w powstaniu w Poznaniu, ale Sieromowi leciała, spieszyła na pomoc. A tymczasem koszary były już w naszych rękach. Ale ta kompania już była kompletnie uzbrojona w Poznaniu. Wszystko mieli, nawet stalowe hełmy mieli, granaty ręczne i wszystko mieli zdobyte w Poznaniu. Teraz moje zadanie było takie, następnie, że druh Kozik, sierżant z niemieckiej armii, był telefonistą. Dostał rozkaz, ażeby zorganizować połączenie telefoniczne dla dowództwa. W związku z tym ja zostałem, kolega Wolsztynowicz i Koszczewski, zostaliśmy przydzieleni do Urzędu Pocztowego w Śremie i żebyśmy stale pilnowali, żeby dowództwo miało połączenie w dzień i w nocy. Co naturalnie żeśmy wykonali. W Urzędzie Pocztowym w Śremie na zmianę dzień i noc zmijaliśmy się z kolegami, których co mówiłem, i niezależnie od tego przydzielono nam jeszcze tak zwaną cenzurę wojskową. To znaczy cenzura, kontrola listów, telefonów i tak dalej. I to było nasze zadanie w Śremie. I które ja wykonywałem aż do marca 19 roku. Potem zostałem przez dowództwo okręgu wojskowego już polskiego w Jarocinie skierowany do Urzędu Pocztowego najpierw w Gostyniu, a później do Jarocina w tym samym celu. Jako telefonista i kontroler, cenzura wojskowa. Dowództwo nasze powstańcze wydało odezwę do społeczeństwa pod tytułem Polacy do broni, Polska powstaje. I zaczęło się zgłaszać bardzo, bardzo dużo tych ochotników powstańców i tak samo ci, co z wojska wrócili z frontów różnych, też się zgłaszali. Na kilka dni byłem zaangażowany nawet w kancelarii dowództwa celem spisywania ewidencji zgłaszających się ochotników. No i teraz tak, z tych wszystkich żołnierzy, tych starszych żołnierzy organizowano do tak zwanej Straży Ludowej. I do tej Straży Ludowej zapisywało się tylko tych starszych żołnierzy, którzy już w armii niemieckiej taką funkcję sprawowali. A tych młodszych to formowano kompanię. Pierwszą, drugą, trzecią. Dowódcą pierwszej kompanii został mój Ślewski Józef ze Śremu. Dowódcą drugiej kompanii był Trawiński porucznik. A dowódcą trzeciej kompanii był jakiś starszy sierżant. No i te trzy kompanie były zorganizowane, gotowe do boju. Uzbrojone, ubrane, wszystko gotowe. Także
pewnego czasu przyszła wiadomość spod Bąszynia, żeby pomoc przysłać. Więc jedna śremska kompania zaraz koleją wyjechała do Zbąszynia i tam walczyli. Tam niestety dwóch naszych kolegów już zginęło. Kilku zostało rannych. Po pewnym czasie ta kompania wróciła, bo tam już przyszła inna pomoc. A niezależnie od tego, jedne kompanie wysłały dowództwo pod Leszno, a następną pod Rawicz, pod Miejską Górkę. Tak, i tam toczyły się walki aż do 19 mniej więcej lutego, gdzie została przez Międzynarodową Komisję ustanowiony zawarcie tego takiego rozejmu, coś w rodzaju zawarcia rozejmu. I dalsze walki ustały już na tych frontach Wielkopolski i tego także to, co Polacy zajęli, to utrzymali. Ale te nasze kompanie śremskie na tych poszczególnych odcinkach jeszcze tam były i utrzymywały te linie frontu, ale walk już nie było. W związku z tym za powstanie wielkopolskie uważa się tylko do 18 czy 19 lutego. Zaś został tak zwany zawarty ten rozejm. No i to na to Niemcy musieli się zgodzić. Ale te nasze wojska tam jeszcze pozostały i pilnowały tych granic. Z utworzonych żołnierzy starszych Straż Ludowa, dowódcą tej całej straży był hrabia Kęszycki z Błociszewa. Natomiast dowódcą całego batalionu był wówczas porucznik Hosłowski. Tak. Teraz pierwszym burmistrzem w Śremie, bo nie było burmistrza, został Czesław Dudkiewicz, były księgowy z fabryki pana Malinowskiego. A pierwszym starostą został właściciel Łęgu, pan Szczepkowski, jako dawniejszy oficer niemiecki, ale został starostą. Z organizowanej już Straży Ludowej, którym dowódcą był hrabia Kęszycki z Błociszewa, i z tej okazji odbyła się na rynku uroczysta msza polowa dla całego powiatu Straży Ludowej i za przysiężenie. Mszę odprawił ksiądz Radca Bajzert, proboszcz śremski. W 25 roku, w listopadzie, został postawiony przed ratuszem pomnik powstańca wielkopolskiego, to jest dobosz. A przed tym stał tam niemiecki żołnierz ze sztandarem zdobytym na wojnie francusko-pruskiej w roku 1870-71 i wdzięczności prawdopodobnie tutejszego garnizonu, który brał udział w tej wojnie, ten sztandar zdobyli. Dlatego ten wojak niemiecki z trzymającym sztandarem tam był na tym pomniku. A potem przyszedł ten pomnik powstańca, który mamy co prawda dzisiaj też, ale że w parku, ale w 1939 roku Niemcy ten nasz pomnik zniszczyli. I teraz mamy ten pomnik tak samo, ale że w parku. Taki sam, jak był przedtem. Również w 1926 roku na cmentarzu parafialnym na Starym Mieście został postawiony pomnik ku czci poległych powstańców tutaj ze śremskiego garnizonu. Jeszcze śremska kompania walczyła pod Zbąszyniem, tam dwóch kolegów poległo, naszych powstańców, pod Zbąszyniem. Później jeszcze poległo trzech kolegów pod Lesznem i pod Rawiczem.
I to oni, ta piątka tych powstańców jest właśnie w tym ogólnym grobie na cmentarzu w Śremie. Ale jeszcze było wiele rannych żołnierzy. Między innymi był kolega Ruta, Wacław, też był ranny. Rękę tu miał przestrzeloną całą i też był ranny. A oto jak uroczystość poświęcenia pomnika przedstawia ówczesna prasa. Miejscowe Towarzystwo Powstańców i Wojaków dzięki inicjatywie i mrówczym zabiegom swego prezesa, drucha, porucznika rezerwy Władysława Ranusa spłaciło dług wdzięczności bohaterom powstania przez wzniesienie na ich grobach wspaniałego pomnika, którego poświęcenie co tylko nastąpi. Pomnik ten, stwierdza mówca, jak ostrzegawcza prawica z tamtego świata ma nawoływać zwaśniony naród do jedności, do pracy i czynów obywatelskich oraz wskazywać, gdzie cnota, gdzie virtus militari i dawać świadectwo prawdzie, że ojczyzna to rzecz wielka i święta, okupiona krwią tylu bohaterów. Po nabożeństwie wyruszył pochód na cmentarz, gdzie dokonał poświęcenia wspaniałego pomnika ksiądz prałat Taczak po wzruszającej do głębi mowie okolicznościowej przy salwach honorowych oddziałów miejscowego garnizonu. Inicjatorem i wykonawcą planów budowy pomnika był niestrudzony prezes Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Śremie, porucznik rezerwy Władysław Ranus, przy pomocy dalszych członków zarządu. Potrzebny materiał do budowy ofiarowało miejscowe i okoliczne obywatelstwo. Po uroczystościach na cmentarzu wrócił pochód do miasta, gdzie odbyła się defilada oddziałów przed władzami. Rodzina pana Czesława Klaszyńskiego ma to szczęście, że co roku w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego może spotkać się i wysłuchać wspomnień z tamtego okresu. W taki właśnie sposób poprzez dzieci, później wnuki oraz prawnuki zachowane zostają prawdziwe odczucia tych przeżyć, a nie suche fakty, jak to często bywa w materiałach źródłowych. Proszę was, kochani, tutaj mam takie zdjęcia moich kolegów powstańców, którzy już odeszli od nas. To znaczy się Górczyński, Wyrwiński, Tomczak, Owczarczak, Cieślarczyk, Klaszyński jeszcze żyje, Rybarczyk, ostatnio Sipiński odszedł i Grabowski, który był również w moim harcerstwie, razem żeśmy byli wszędzie. On już, niestety już ich nie ma. Teraz tutaj mam zdjęcie. Dowódca, później został majorem Chosłowski. Też już go nie ma. Dlaczego? Bo ten śremski batalion rozkazu z Warszawy był wysłany na front wschodni. I tam cały batalion walczył na froncie wschodnim. I ten dowódca Chosłowski tam zginął. Jak była ofensywa bolszewicka, która w tym czasie na tę Warszawę tak mocno parli, to te wojska nasze się nie rozproszyły i nie dały się tam okrążyć, tylko w porządku się wycofywali na inne pozycje. Ale bolszewicy bardzo artylerią strzelali. I niestety ten nasz kochany dowódca poległ tam od odłamka artyleryjskiego, w jednym takim małym miasteczku na rynku. Tam właśnie odpoczywał batalion, gdyż zmijali front i tam został, tam zginął po prostu, powiem. Tam został na razie pochowany, ale później go przywieźli do Śremu. Muszę wam teraz powiedzieć, co to są za oznaczenia, bo nie wiecie. Ten pierwszy to jest najstarszy, ten czarny, na tą czarną stolczką. To jest napisane bojownikom niepodległości. Tutaj są trzy wrogowie Polski. Austria, Niemcy i Rosja. To są trzy smoki przebite mieczami. I to jest napisane bojownikom niepodległości. I to oznaczenie dostałem przed wojną. Za pracę niepodległościową w czasie zaborczym, jak jeszcze Polski nie było. I równocześnie zaraz za to powstanie wielkopolskie. To oznaczenie.
miało dosyć dużą, nie powiem, że wartość, ale znaczenie dlatego, że na ten medal przed wojną miałem na całe życie zniżkę kolejową. To jest taki poważny. Bojowników i 3 smoki przebite, to znaczy się 3 zaborców byli pokonani i Polska powstała. Potem tutaj to jest napisane Polska swemu obrońcy. Nie tylko za powstanie wielkopolskie, ale za rok 20. Polska swemu obrońcy, rok 1919-21, tu jest napisane. Teraz tutaj jest krzyż powstanie wielkopolskie, 1921, za powstanie wielkopolskie, to jest osobny krzyż. To przed tym też był uprzywilejowany, bo był dodatek do renty. Potem tutaj jest tak. Obrońcą ojczyzny 1919-21 za te walki przeciw bolszewikom przed Warszawą. To dostałem. I to niedawno. To podpisał Wałęsa, prezydent. I po 75 latach przysłali mi to, nie przysłali, to oznaczenie dostałem. No a to są w międzyczasie od Polski Ludowej, która już mi uznała też te zasługi poprzednie, dostałem najpierw krzyż kawalerski, tutaj orderu odrodzenia Polski, a później krzyż oficerski. I przy tej okazji jeszcze dostał nominację oficerską. Proszę was, kochani wnukowie i prawnukowie, pamiętajcie, że jesteście Polakami, bo my Polacy się poświęcili na to, żeby Polska była i Polska powstała w 18, 19, 20 roku. Dużo, dużo. Przeszło 2000 powstańców wielkopolskich, zginęło na ziemiach zachodnich tutaj Polski, żeby ta Polska była. No i Polska była, rzeczywiście, 20 lat. Ale niestety wróg nie spał i nie mógł tego przeboleć, że pierwszą wojnę światową przegrali nasi najwięksi wrogowie i teraz drugą wojnę też przegrali. No więc teraz ja tylko wam mówię, kochajcie swój kraj i bierzcie przykład nie ze mnie tylko, ale z moich kolegów, którzy już poszli, już ich nie ma. Ile ich zginęło? Tysiące, tysiące. Jak było powstanie wielkopolskie, tysiące było na rynku, jak była tam msza. I teraz każdy się cieszył, jak ta Polska będzie. Ludzie nosili pieniądze, złoto, wszystko mieli jakieś schowane, żeby tylko ta Polska była. No a my poświęcili swoje życie. Ale niestety wszyscy nie zginęli. Część powstańców zginęła, bo przeszło 2000 powstańców zginęło w powstaniu wielkopolskim. Nie mówiąc już po tym na froncie wschodnim. 70 tysięcy w Wielkopolsce utworzyła się armia, która wyruszyła na front wschodni i tam walczyła do końca wojny. Tam ginęli. Tam zginął dowódca batalionu śremskiego, który był dowódcą w Śremie. Tam zginęli dużo, dużo naszych kolegów. Ale no i powstała ta Polska. Ale niestety wróg nie spał i chciał odzyskać to wszystko, co utracił w 19 roku i w 20. I zaczął się rok 39. Proszę bardzo, krwawo zapłacili obywatele śremscy, patrioci, którzy brali udział w tym powstaniu wielkopolskim w 18-19 roku. I krwawo zapłacili w Katyniu ci oficerowie, którzy w tym czasie w tym wojsku polskim byli w 20 roku i odparli bolszewików. W 39 roku w Katyniu, tam po tym ich wykończyli, bo wiedzieli, ja widział na tych zdjęciach tych, którzy tam
polegli, te zdjęcia tych oficerów, to każdy miał oznaczenie za 20 rok, który ja mam. Jest napisane Polska swemu obrońcy na tym medalu. To jest za rok 1921. I tam w 1939 roku teraz bolszewicy nam krwawo zapłacili, wytępili naszą kadrę oficerską, która w 20 roku dowodziła tą polską armią. I teraz ich nie ma, no ale wiemy, jakich mamy sąsiadów. I na wschodzie, i na zachodzie. Wiemy, jakich mamy sąsiadów. Więc my Polacy jesteśmy jakby między młotem a kowadłem. I obecnie, proszę, tylko tego nie słyszą inni, tych panów, naszych posłów, senatorów, którzy w Warszawie obradują, weźcie to pod uwagę. Jak wy rządzicie te 40 lat komunistycznej władzy, jest szczerba w inteligencji polskiej, w narodzie polskim. Wytępili kościół, żeby do kościoła chodzić. Na sztandarach Bóg zniknął. Bo był Bóg honor ojczyzna w 20 roku, a po tych 40 lat był tylko honor ojczyzna, ale obecnie przyszedł znowu ten Bóg z powrotem na ten sztandar, że jest Bóg honor ojczyzna. I dzięki Bogu, żeby tak dalej było, żeby ta młodzież zrozumiała, ile ofiar było, żeby ta Polska powstała. Poprzednie były 3 powstania polskie, które się nie udały. Nam się udało. Ale to trzeba naprawdę uszanować. Teraz znowu wróg w 1939 roku na nas uderzył. Polska nie mogła się przeciwstawić, bo była za słaba. Ale wojska polskie walczyły tam na zachodzie, na wschodzie nie mówię, ale na zachodzie. Bo na wschodzie to tam leżą w Katyniu ci, co walczyli w 20 roku. A ci, co nie zginęli, to walczyli tam na zachodnich armiach. Teraz zmarł generał Maczek, 102 lata miał, prowadził dywizję pancerną i on walczył w Holandii, w Belgii, to były wojska polskie, które Niemcy mówili, że wojska polskiego już nie ma, ale dostali w skórę tak jak oni zdobyli przeważającą siłą. Podstępnie przyjechał okręt Schleswig-Holstein przed wojną do Gdańska, do portu. A tam w nim siedziały żołnierze, które czekały już na rozkaz, żeby zaatakować tę Westerplatte. Tam siedzieli, czekali. I po tym się wydało. Od razu patrzyłem 1 września, Westerplatte zaatakowała przez ten okręt, który z wizytą przyjechał do Gdańska, się nazywało. A on przyjechał podstępnie, żeby tu zaatakować tę Westerplatte. Ale Westerplatte się broniło jeden tydzień. Jedna kompania tylko wojska broniła się tydzień. A oni 30-40 armat waliło z tego okrętu na te biedne Westerplatte, a się nie poddali. Tak długo walczyli, aż mieli amunicję. Jak zabrakło amunicji, musieli się poddać, bo nie mieli czym walczyć po prostu. Tak. No i teraz, proszę bardzo, co mamy teraz? Panowie się kłócą w Sejmie. Partie partyjki się porobiły. A gdzie jest ten patriotyzm tych Polaków? Ja tylko życzę tym Polakom, co tam w Warszawie decydują o naszej przyszłości, żeby ich opanował ten patriotyzm, który był w 1920 roku. Tego im tylko życzę. Drugą osobą dzielącą się z nami wspomnieniami z tego okresu jest pani Alicja Radomska, również 93-letnia Śremianka, która swoje relacje opiera na bezpośrednim uczestnictwie w powstaniu swojego brata Bogdana. Przeżywając ten okres, nie biorąc udziału w samym powstaniu, wspomnienia pani Radomskiej jako jednej z niewielu żyjących świadków tamtych wydarzeń mają ogromne znaczenie. Rok 1918, listopad, Niemcy upadły. Cesarz niemiecki uciekł do Holandii, wojsko wróciło. Został założony przez Niemców taki nazwany Arbeiter- i Soldatenrat.
Śremie też się coś szykowało, było zwołane do hotelu Wiktoria, takie zebranie przez doktora Matuszewskiego. Było tam kilku obywateli, proszono między innymi mojego brata, który był prezesem przy drużynowym gimnazjalny harcerski drużyny imienia Przemysławia na to zebranie. Również Sobolowskiego Aleksandra, który dowodził drużyną harcerską Rytana. I Stefana Grabowskiego, najmłodszego harcerza. No. Potem rozeszła się wieść 30 tak grudnia, że coś się ruszy. Mama, jak każda matka, bojąc się o swojego jedynaka, a wiedząc, że ojciec był powstańcem 1963 roku, będąc gimnazjastem z swoim kuzynem, doktorem Cieślewiczem, który miał lat wtedy 17, też wstąpił do powstania, które niestety się nie udało. Zamknęła drzwi frontowe i klucz schowała bezpiecznie, pewna, że jedynaka nie puści. O 9 godzinie naraz trzask, szyby wyblatują. Brat Bogdan wyskoczył oknem i wyruszył na powstanie. Powstanie odbyło się bezkrwawo. Drużyna gimnazjalna imienia Przemysława zdobyła koszary. Druga drużyna inne obiekty, jak wieżę wodą ciągową zabezpieczała, czy gazownią, czy urzędowe urzynda. No. Nazajutrz odbyło się na rynku uroczyste nabożeństwo, które odprawił ksiądz dziekan Jan Bajset. Powstańców i kompanią, która zdobywała koszary i te obiekty, witano przez całe miasto okrzykami i kwiatami. Kwiatów nie było jak dzisiaj, więc tylko wykupili u Kaczmarka Seweryna wszystkie kwiaty sztuczne i wszystko obsypali powstańców, bo najwięcej tej najmłodszej gimnazjalną drużynę. Potem brat już się nie pokazał, bo już miał służbę w koszarach. Czy tam pilnowali tę niemiecką obsadę, czy obiekty, w każdym razie go nie było. Ojciec, ponieważ miał lat 82 i 3 zawały, nie straszyło się ojca niczym, aż 13 stycznia, o 7 wieczorem uwiadomili nas, że powstańcy wyruszają na walkę z pociągiem pancernym do Leszna. No. Udałyśmy się z siostrą Aldoną, z panem Gryniekówną, Seweryną na pożegnanie powstańców. Było tam już kilkanaście ważnych obywateli, jak pan starosta Szczepkowski, Hosłowski, Świnarski, Brzecki, również doktor Kujawski. Mieli oni wyruszyć na walkę. Teraz zainteresował się ksiądz Bacet, którego to dnia jest. Ponieważ był to dzień 13, oświadczył, że 13 jest nieszczęśliwy dzień. I że do 12 będziemy czekali i dopiero o 12 wyruszą powstańcy na walkę. No. Było taka pogoda jak dzisiaj, może jeszcze gorsza. Gruby śnieg, mróz, a staliśmy na powietrzu, na dworze. O godzinie 12 zajechały wozy, powstańcy się ulokowali, a ksiądz Bajcet w komeszcze od wozu do wozu szedł i błogosławił ich na szczęśliwą walkę. Wyruszyli w kierunku Leszna, nocowali w Krzywiniu. O 6 rano to już byli na placówce w Konkolewie albo w Pawłowicach.
walczyli tam aż do skutku. Następnie udali się na dalszą walkę do Miejskiej Górki. No. Po powstaniu brat Bogdan został wstrzelony zaraz do 6. Pułku Strzelców Wielkopolskich. No. No. Był zawsze jakoś ukochany i kochał bardzo wojsko, więc był wierny i był do ostatka w Sądzie Wojskowym w Poznaniu. 24 sierpnia wyruszył w 1939 roku na walkę z wrogiem. Życie układało się w Śremie spokojnie. Była rozpisana pierwsza pożyczka odrodzenia Polski. Ludzie byli nie jak dzisiaj oziębli, tylko gorącymi patriotami. Babulinki biedne we węzełkach, które miały schowane złotówki na pogrzeb, zanosiły na tę pożyczkę. Pracowaliśmy wtedy w banku od 8 rana do 8 wieczorem, zbierając te pieniądze na tę pożyczkę. Najwięcej organizował ją po wsiach ksiądz Kiliński z Brodnicy, który od gospodarzy ściągał na miejscu, żeby nie tracili czasu. Również pracował bardzo obficie ksiądz Maciejewski z Murki. Pożyczka dała dobre żniwo. Było tyle złota, srebra, że nie był kasjer, nie był w stanie codziennie kasę zrobić. Nie mógł. Także dopiero 5 marca zrobił kasę. No. Te skarby zawiózł doktor Matuszewski ciężarówką użyczoną od wojska i ochroną od wojska do Poznania, do Banku Narodowego. Była to podstawa banku, bo bank musi mieć jakąś gwarancję. I wtedy było 25% złota stanowiące podstawę puszczenia w obieg pieniędzy polskich, nowe monety. Gdzie się to złoto podziało, to nie wiemy. W każdym razie było wywiezione na początku dnia 1939 roku, początku wojny, ale powróciło po wojnie. Od tego czasu bank gwarancji w złocie nie ma. Brat został w Stanisławowie internowany, zapytany się do jakiej niewoli. Oświadczył swoim kolegom z pułku, że jako powstaniec wielkopolski nie będzie mu honor udać się w niewolę niemiecką i wybrał rosyjską. Niestety wybrał dla siebie śmierć, bo zginął w obozie w Starobielsku. Pozostał po nim tylko jedynie syn, lekarz, pułkownik wojsk polskich. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 należy do nielicznych zwycięskich wysiłków militarnych najszerszych warstw ludu wielkopolskiego. Głęboki patriotyzm, który znalazł wyraz w kilkudziesięcioletnim wysiłku społeczeństwa wielkopolskiego w walce z pruskim okupantem i jego germanizacyjną polityką, został uwieńczony sukcesem. Faktem zajmujący poczesne miejsce w dziejach narodu polskiego wymaga nie tylko stałej uwagi badaczy, ale równocześnie popularyzacji wśród społeczeństwa, a szczególnie każdego pokolenia młodzieży. Do nich zwłaszcza kierujemy ten film.